Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Wiem, jeszcze raz wiem, że dawno odcinków nie było z tej gry, ale no nie chciało mi się nagrywać też, ale też Wiedźmina zacząłem i już go skończyłem i teraz właśnie to naprawdę nie już go zaczynamy Gothica znowu wznawiać. Nie potrafi niczego zatrzymać. I tak, powiem wam, że od tamtego czasu wykonaliśmy misję na pewno kupieckie złoto, najazdy bandytów, bezstrzelny złodziej chyba robiliśmy, cztery wilki też chyba, napadnięci kupcy też robiliśmy pewnie, żyjąca skała to też już było robione i dzisiaj się zajmiemy tego chyba nie będziemy już robić, jako skopę się jak Bulkowi, ponieważ nie wiem czy będziemy na tej farmie Onara czy będziemy szli tam koło tego czegoś. Czarna skóra to jest chyba zabiła trolla czarnego. Czarny troll jest tam się kiedyś gubiłem, wiecie? On tam jest, czarny troll. W tym miejscu, co były kiedyś te zębacze właśnie. Zębacze chyba. To już wiem, w którym miejscu jest ten czarny troll. O, pokażę wam na mapce, wiecie? Czekajcie chwileczkę. Czarny troll jest, o, jak widzicie tam na górze. To opowiada taki. Tam taki czarny trolek tam stoi. Nie wiadomo już komu można. No my jesteśmy tutaj, no, w Korinis na razie. Nie opowiadaj mi takiej. Tak, Joe zrobimy sobie. Joe to jest. Aha, on będzie u bandytów w Jarkendarze. Pewnie już. Może w kolejnym odcinku będziemy w tym miejscu. Nie wiem, zobaczymy jeszcze jak tam nam będzie się grało. Tak myślałem sobie, wiecie co? Nagrywać właśnie odcinki z Gothica takie godzinne, ale nie wiem czy wam się to spodoba czy nie. Bo tak to bym może szybciej skończył Gothica, bo jak chciałem właśnie jeszcze w tym roku zacząć, znaczy no wznowić właśnie zawieszoną serię z Gothica 3, właśnie wiem, że czekacie już bardzo jeszcze raz bardzo długo. Wiem. Trochę zaniedbałem ten kanał też tymi seriami takimi, takimi, których jeszcze nie zrobiłem tak do końca. Ale spokojnie, zrobimy wszystkie serie, jakie są rozpoczęte i zawieszone. Tylko na razie chcę się skupić na Gothicu, na Obcym i na Amnezji. Mroczny Obłęd. I co jeszcze? Pewno Gothica skończymy, dwójkę, może, nie wiem, konkretnie tak, może, nie wiem, Jak myślę sobie skończyć go w grudniu, pod koniec grudnia, ale nie wiem, czy nam się to uda. Nie wiem, czy nam się uda to skończyć. No ale cóż, zobaczymy jeszcze. Co tam jeszcze mam? A, Gothica trójkę właśnie, to pewnie dopiero w nowym roku pewnie go zaczniemy. Ale kto wie. No jak wspomniałem, jeszcze nie wiadomo, czy będziemy kończyć, znaczy zaczniemy go w styczniu, czy w którym roku, w którym miesiącu właśnie. Właśnie tak jeszcze myślałem nad GTA Vice City właśnie. Właśnie jak mówiłem przy GTA 3, że będę też nagrywał Vice City właśnie. I to będzie pewnie gdzieś w styczniu albo w lutym zacznę. Zobaczymy jeszcze jak tam to się będzie grało, znaczy będzie się nagrywało. Co tam jeszcze? Na pewno tylko te dwie serie pewnie, które wspomniałem, będę nagrywał. Wiedźmina trójkę na razie tak powiem, nie myślałem, wiem, mówiłem, że będzie dopiero w kolejnym roku na pewno go nagramy. Zajmie nam to pewnie z tak konkretnie może 6-7 miesięcy. Ale zobaczymy jeszcze jak nam będzie się to grało w to. I co jeszcze? Czekajcie, jak się skradało? Nie! Czekajcie, gdzie jest ta księga Lechmara? Kurde, obudził się! Skóry! Czy syn jeden? Ach ty Czekaj, jak się skrada? Nie, tego nie chcę, czekajcie. ZX... O właśnie, o to mi chodzi. Tylko nie wiem, gdzie jest ta jego list. Znaczy ten... Czekajcie, gdzie jest kufer? Tu jest kufer. Okej. Czekajcie.
Tu chyba nie ma żadnych. Nie znam się na otwieraniu zamków. No toż ty! Weź, nie rób! Nie rób ze mnie. No. Nie rób ze mnie. No, tego. Nie będę wam mówił już na głos. Żartów! O! Albo znaczy jaj. O, nie rób sobie ze mnie jaj. O, tak powiem wam. Co tam jeszcze wam powiem? Ojeju. Powiem wam tak. Że ja już zapomniałem, jakie misje ostatnio robiliśmy. No ale cóż, jak człowiek nie grał dawno w Gocika, miesiąc temu, prawie dwa. Mhm. Ostatni odcinek był z Gocika przesłany 31 sierpnia. Dwa miesiące minęło. Chyba dwa miesiące, zaraz sprawdzę. No, prawie. Dzisiaj mamy 28, środa. Co tam jeszcze? Chyba tylko tyle wam powiem na razie. Jak coś mi się przypomni, to powiem pewnie wam w kolejnym dopiero odcinku. Aha, nie wiem, czy wam to będzie pasowało, żeby godzinne odcinki nagrywać, ale... No nie wiem, jeszcze pomyślę sobie, tak? Bo jak zobaczyliście ten odcinek z Amnezji właśnie w 60 FPS-ach, troszkę źle podjąłem tę decyzję, ponieważ nie będę renderował w takiej jakości 60 FPS-ów, tylko będzie normalnie 1080p, ponieważ tak. Wiecie, ile to trwa te renderowanie w tej jakości? Masakra. Ponad 4 godziny musiałem wczoraj czekać. Wczoraj, nie wiem. 27. To był wczoraj właśnie, musiałem chyba czekać 3-4 godziny, żeby zrenderował film właśnie z Amnezji, który trwa 20 minut właśnie. 4 godziny musiałem czekać. Ponieważ tam jeszcze... Nie wiem, czy coś, może źle coś zrobiłem, nie wiem, ale jak renderuję tylko w Full HD, to tak szybciej jest, wiecie, z godzinę, z dwie właśnie, półtorej, o tak powiem wam, ale jak jeszcze sobie zrobię coś takiego, że zmienię sobie koligację, czy jakoś jak na najwyższy, nie na najwyższy, tylko na średni, czy jakoś tak, to troszkę szybciej się renderuje, ale... No, czego dedłeś? Przestać! Natychmiast! Wow! Przepraszam! Pożałujesz tego! Alarm! No nie! Ty skur... No nie! Dlaczego? What the fuck? Czemu nikt mnie nie słucha? Haha, ciota! Dlaczego jej już nie mnie to no! O kurde, nie! Nie! Nie, ty! Ach, te kurde dźwięki, jak się atakuje kogoś. O, czekajcie. Wow, Bezi został. O ty skurczysynie, ale tyś mocny. Masz, dedaj. Ale mi jodio skubaniec. Nic tu nie ma. What? The fuck? Dlaczego? Czekajcie, jak się ta nazywa misja? Ej, no ja ją zrobiłem, czy nie? Kurde. Mniejsza z tym. A może ja już... Cholera, już się pamiętam, wiecie? Czy ja to robiłem misję, czy nie? Kurka wodna, nie pamiętam już. Czekajcie, do kogo miałem iść z tym? Do... czekajcie, sobie zerknę. O Jezu, nie pamiętam już. Do kogo miałem iść? Do Torbena zobaczyć, czy... Ale ja mu chyba dawałem już to. Nie pamiętam już, wiecie? Kurde. Gadaj ze mną, gościu. Co jest? Nic. A... Aha! To już zrobiłem, zaatakowałem go. Wiecie, kurde, amnezję mam już, wiecie? Zanik pamięci, już nie pamiętam, co ja robiłem ostatnio. Ale beka. Kurtka wodna. Powiem wam, że jak człowiek nie gra długo w tą grę, to już zapomina. Bardzo zapomina już tych rzeczy, które robiło się miesiąc temu, czy dwa. Tak jest, tak samo jak... jak w grach niektórych jest.
No dobra, to dajmy mu na razie to. Mam tutaj księgę rachunkową Lemara. Okej, dobra. Skąd ją masz? Zajumałem od to, Lechmara. Nie Lemara, czy jak tam. Ją. A co dostanę w zamian? Nie mam żadnych pieniędzy. Nie. Nie mogę ofiarować ci nic więcej niż moją najszczerszą wdzięczność. A, nie ma za co. Ale Zara, willa, panie. Możesz mi sprzedać parę wytrychów. Właśnie. No dobrze. Co? Aha, okej, przez to, dobra. Fajnie, mamy ją. I teraz musimy iść... Kurczę, ja już nie pamiętam, czy ja wam pokazywałam tą walkę z tym Lemarem, czy nie Nie wiem, kurde. Chyba pokazywałem, ale... No, nie wiem, kurde. Nie pamiętam już. Amnezję mam, kurde. Mam swoje zdanie na to. Teraz mam do kogo iść? Do... Teraz każdy już o tym wie. Aha, do Koragona teraz mam iść. Kurka, bo ona... Ja chyba to robiłem kiedyś o misję, chyba zacząłem, ale już... No nie wiem, nie pamiętam już. Musiały pojawić się problemy. Oto twoja księga. O! Kurde! Oto na to wyjątk... Czy mogę... Możesz! Pokaż mi... Okej, dobra. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Kurde, chyba źle zrobiłem. Najś! A, dobra, dobrze. Z niej pogadam sobie jeszcze... Może w kolejnym odcinku będziemy robić te zaginione osoby, wiecie? Aha, jak ktoś wie pewnie, zapewne. Te osoby są w zapomnianej Dolinie Budowniczej, jak ktoś nie wie. Ale pewnie większość ludzi, co grała w Gothica, pewnie pamięta, zna i będzie znała do końca świata tą grę. Oj, ta gra, kurde, Gothic. Oj. Fajna giera. Polecam, bardzo ją polecam. Dla pierwszej osoby, znaczy dla tej pierwszej osoby, co zaczyna grać właśnie. Hey. Hanna! Co ty wezi od pierniczasz? Zobacz, jaką książkę znalazłem. Lekturę! To księga rachunkowa Lemara. Skąd ją masz? No... No... Dobrze, ten tego, ma. No... Jednak ukradłem! Lepiej, gdybym mogła... No to bierz ją! Dziękuję. Czy ja cię bronię? Przyjmij to w nagrodę. Nie bronię cię. Co to jest? To klucz do bra... Dobra, chyba wszystko skończyliśmy już. Ale zaraz, chwilę. Trzy wytrychy i mały klucz. Dostałem już to, czy nie? Ej, ale chcę zapisać grę. Nie, znaczy nie chcę zapisywać. Czekajcie, trzy wytrychy dostanę, tak? No okej, dobra. I... mały klucz. Chyba zrobiłem już tę misję, ale... Nie wiem. Hej, ty! Hej, ty! Szukam... A więc... Jeden... Tak. Nie, tego nie. Chyba zrobiłem już tę misję, bo tu nie pisze, czy to jest zrobiona, czy nie. Chyba zrobiona, ale dobra. Troszkę doświadczenia dostaliśmy, no i elegancko. Idziemy po kolejną misję, co nie, moi drodzy. Co teraz trzeba będzie... Czekajcie, mamy jakieś może... Tablice? Magiczne? Znaczy kamienne? A zaraz sobie znajdziemy. Mamy... Aha, szatę maga ognia mamy. Fajnie. I chyba będzie niedługo długi rozdział. Tak mi się wydaje, ale jeszcze... Zobaczymy, ile nam to zajmie. Pewnie z kilku odcinków zajmie nam to. Ale kto wie. Pewnie nam to zajmie z kilku odcinków, bo jeszcze mamy... Przecież będziemy musieli jeszcze pójść do... O jaskini, kurde, dom... Jak to się nazywa? Boże... Tak tego nie zmienisz. Kurde, zapomniałem, jak to się nazywa, ten... Do knajpy tego, pod... Oj, to tego, tam gdzie będzie ten zakład, kto pierwszy wygra picie piwa, chyba, czy jakoś tak... Do tej, kurde, zapomniałem już, do tej... Karczmy, czy jakoś tak, nie pamiętam już, jak się ona nazywa tak za bardzo. Ej, dobra, nieważne. Mamy jakieś cztery kamienne tablice, ale nie wiem, czy nam to będzie potrzebne. Nie wiem, pójdźmy do tego Saturasa, znaczy Watrasa Kutasa, czy jak mu tam. Tak, właśnie mój znajomy też tak wymyślił kiedyś. Albo... czekajcie, albo nie, Saturasa Ogurasa chyba, czy jakoś tak.
nie chcę obrażać jakiego właśnie youtubera, zresztą kto nagrywa Gucika, Saturas, nie chcę cię obrażać. Ale i tak pewnie nie oglądasz, ale może ktoś jeszcze wpadnie. Ktoś z widzów z twojego kanału. Hej, ty! No i nie chcę was obrażać, jak coś. Dalej. Dalej, 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 dalej. Co do tych znikających? Dlaczego? Ty chamie, ty. Przyjmę ciebie każdy stary stary kamień na tablicę. Dobra, nie damy mu, niech spierdziela tam. Walić, walić, kurde, Saturasa tam. Znaczy, Watrasa, przepraszam, pomyliłem się. Ale jeszcze, jeszcze raz przepraszam, jak ktoś wpadnie, no, z jego kanału. No wiecie, w formie żartów to jest. A i tak wszyscy, co tam piszą, robią sobie żarty z niego. Ale cóż, nie można wierzyć we wszystko. Niektórzy sobie robią żarty z ludzi różnych, ale to tak trochę, powiem, nie wypada. Bardzo nie wypada. Bo to trochę jest takie niekulturalne i trochę takie chamliwe, chamskie, o. Masz jeszcze jedno łóżko? Ty fra! Co jest? Nic takiego. Przyszedłem tylko przespać się, tylko tu kurka wodna, nie ma żadnego domu. Kurka wodna, gdzie są jakieś domy wolne? W pieruny, tu kto tu mieszka? Obywatelka i obywatel, no czemu fajnie. Sprytnie. Nie wiem co ty chciałaś o mnie powiedzieć, ale spierdzielaj, bo cię nie lubię, babo. Wredna. Felan, Felan. Czego tutaj chcę? Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Zamknij się, Felanie, frajerze. Gdzie jest jakiś kurczeł? Ten, łóżko jakieś, what the fuck, tu, tu nic nie ma, tak za bardzo. Tutaj jest coś, czy tu nie ma nic, No kurka wodna, tak, pod kuter nogo, oj, dużo jest knajp w tym gociku dwójce, bardzo dużo. Nie mogę się doczekać, powiem wam szczerze do piratów, wiecie? Och, te piraci, kurczę, ten Grek nimi rządzi, jak wiecie. Niedługo będzie już tam, niedługo, spokojnie, czekacie, gdzie ja idę też. Ojej. Ode mnie tego nie dostać. Czekajcie, jest tu jakiś kurczeł. Jakieś łóżko czy coś takiego. No fre... Halvor, ty frajerze. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Nie ma żadnych kurde łóżek tutaj. Czy wy sobie kurka wodna jaja robicie? Ze mnie, która w ogóle to godzina jest? Nie ma co już kurczeł iść spać, bo tu jest 4 rano jest. Nie wiem, czy oni są przy tej łódce, że tam jest ten Garvel właśnie. Można wierzyć we wszystko, co tam trzeba, aha, informacje od niego, znaczy informacje dla niego trzeba odzyskać, znaczy dowiedzieć się. Zaraz zrobimy, spokojnie, moi drodzy. Tylko najpierw trzeba go poszukać, co nie? Regą na książki, to, nie? Czekajcie, gdzie on może być, ten Garvel? Mi się wydaje, że w tej knajpie, ale do końca... Nie mów, że o tym nie. Nie jestem pewny. Garvel, mamy cię. Ty. Fajnie. Ale... Ej, dlaczego nie mogę sobie porozmawiać? Ej, ziomuś. No co jest? No panie. Tu jest Cardiff. Kurde, nikt nie chce ze mną gadać, serio. Hej, ty. No kurka. No jej. Dlaczego nie chce ze mną gadać, kurka podna? Nie lubię, jak niektóre postaci się bogują tak bez sensu. Tak, kurde, nie lubię takiego czegoś. Ale też gra ma bugi. No niestety. Ale powiem, że w dwójce jest, szczerze powiem, że jest mniej tych bugów niż w jedynce. W jedynce jest właśnie błąd jest, wiecie, w którym miejscu? Pod koniec gry właściwie. Tam przy tym ostatnim szamanie właśnie, tam jest błąd. To nie może być tak. Ponieważ gra się crashuje sama. A w dwójce chyba... Trudno być tego pewnym. Troszkę mniej jest tych błędów. Chyba. Ale te są jakieś. A w trójce jest coś takiego where is the guru. Guru. Nie lubię tego czegoś, takiego błędu. Kurczę. Nie lubię. Bardzo nie lubię. A w czwórce... nie wiem, czy są jakieś tam błędy, czy nie ma, bo tak za bardzo nie grałem w tą grę. Nie grałem i nie będę grał.
bo ta część jest najgorsza według mnie. Zawsze to powtarzałem. Ale niektórzy będą pewnie przeciw, że to jest fajna, fajna, fajna i fajna. Hej, co słychać? Póki paladyni nie mają... Pracujesz dla paladynów? Tak. Nie, kurde, dla... dla, kurde, orków, wiecie? Wiesz? Jak się mają sprawy z orkami? Nie ma się czym martwić, paladyni i my, strażnicy. Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju... Może jeszcze? Naprawdę, sama widziała. Dobra, pij to, kurde, ej. Rangar, jak mu tam? Rangar? Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, tak, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego... zagrożenia dla miasta. Aha, dobra. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. Ale śmieszne. Może jeszcze... Nic o tym nie wiem. Aż beknął. Nieczęsto. Popatrz, już mi lepiej. Może jeszcze jedno? Ale właśnie, czekajcie, kurde, nie wiem dlaczego nie mogę znowu z nim. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Kagena. Aż mi się przypomniała jedna scena z tego, znaczy sytuacja ze szkoły. Dwóch kolegów, co nie stało na ławce, co nie i tak. Słuchajcie, słuchajcie, ludzie Korinis. A ja tam mu ten, jak to pomogłem, znaczy... Przypomniałem mu ten tekst, wiecie jak to jest, ktoś zapomina. Ale też śmieszne było nawet, no nawet. Ale każdy gra w Gothica i będzie grał, oj. Ale czekajcie, może teraz dowiem się coś od niego, ale nie wiem. Hej, ty! O właśnie! Buduję statek! Spoko! Czemu się tak strasznie spieszysz? Ale go zbugowało znowu, o! Przybędą orkowie i spalą to miasto! Czemu? Oj tam! Nie maruć, Garvel! Wszystkich paladynów! Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj... Znaczy, opierdzielają się, wiecie? Wiesz, Garvel? Będzie gorąco! Będzie gorąco! Będzie się działo na warancie, więc... Czy mogę ci jakoś pomóc? Czy w Warancie, wiecie, w Gothiku Trójce, będzie. Jestem ciekaw, po co tu przybyli? Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się. No, pojawił się, pojawił, no. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze... Też tak słyszałem, wiesz, Garvel. Też tak słyszałem. Jeden ork na pewno jest tam w tej jaskini, którego chyba już zabiłem, ponoć. Drugi... Nie. Więcej orków jest za... Przełęczą. Przełęcz. Właśnie. Przełęcz. Chuseczka wie, jak to się tam mówi. Przełęcz. Tam właśnie jak się idzie do... kurde. Do górniczej doliny właśnie. O. Tam będzie... Tam będzie orków w luj. Bardzo dużo. Bardzo dużo orków. Mam informacje. Tysiące orków. Słucham. Utknęli w górniczej dolinie i wygląda na to, że już tam pozostaną. Oj, nie byłbym taki pewny, wiesz. Dobrze. No ale kto wie. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. Dobrze, panie Garvelu. Co się dzieje? Orkowie! Chciałem tylko... Największy problem w tym, że w porcie jest zbyt mało statków, żeby wszyscy... No przecież robisz jeden statek, idioto! Szczerze mówiąc, to jest tu tylko jeden statek. Oj tam. Czemu nie możesz... Oho, niestety. Nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki, drugi, najbardziej, jakbyśmy nie mieli ważnie. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. Aha, ten, Joe? Nie, Joe był chyba już. Zaginął i... Tak, niejaki... A, Monty! On będzie chyba... On będzie tutaj gdzieś... Przy bandytach będzie. Nie trzeba było mu płacić. Czy z bandytami będzie siedział w jakimś namiocie, czy coś takiego?
Kiedy ostatnio widziałeś Montiego? Od 2 dni nie przychodzi do pracy! I co z tego? Podobno nie on jeden zaginął. No właśnie. I tutaj zaczyna się cały problem. Rybak Farim wspomniał, że zapodział się gdzieś również jego znajomy William. William Shakespeare. Za tym orkowie. Nie, nope. To tylko gadanie. Gdzie znajdzie? To rybak, więc pewnie gdzieś przy magazynie palad... Okej, dobra, fajnie. Nie wiadomo już... To nie jest sprawa orków, tylko wiesz kogo? Bandytów, panie Garvelu. Tak jest, bandytów, nie żadnych orków. Po pierwsze, orkowie nie łapią, kurczę, ludzi, tylko oni je zabijają. Tak samo jak Wiedźminie. Wiedźmin zabija potwory, nie smoki. Tak jak ostatni odcinek był, mówił, że tylko zabija potwory, a nie smoki. Tak jest. O, Wiedźmina skończyliśmy, teraz Gothic będzie skończony pewnie za 2 miesiące. Co tam jeszcze? Obcy pewnie będzie skończony, pewnie w tym roku. Amnezja. Amnezja będzie troszkę szybciej skończona, ponieważ gra jest trochę krótsza. Jeden z moich ludzi mówił, że co? Z twoim portretem. Co? Mówił też, że początkowo temu, więc nie wiem dlaczego. Dla twojego dobra mam. Nie mogę tolerować w straży. Większość bandytów to dawni więźniowie. Mam nadzieję, że był tu kupiec Kantar. Mówił, że jesteś zbiegiem z kolonii górniczej. O, szczyku! Nie wiem, czy to prawda. I wolę nie pytać. Chcę odebrać. Wrócę tu jeszcze. To? Co do ty... Odpuść... Dlaczego? Kurde! Jak wygląda... Wszystko jest... Co robić? Nasze zadanie... Mogę cię tylko zapewnić, że nie musisz się... No dobra, tylko kurczę, nic się nie dowiedziałem tak za bardzo. Ajajaj. No troszkę lipnie, powiem. Ajajaj. Czekajcie, może od Lorda Hagena się dowiemy czegoś. Wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Ale nie, przecież nie będziemy jeszcze mogli wejść. Ajajaj. No tak, dopiero drugi rozdział, a to do, jeszcze trochę do drugiego rozdziału troszkę jest. Pewnie z 2-3 odcinki. Chyba. Ale kto wie. Jakbyśmy troszkę się pośpieszyli z tymi zadaniami, to by było... By był ten drugi rozdział. W kolejnym odcinku, ale nie wiem, czy nam się uda tak zrobić. Ale kto wie. Co się dzieje? Orko! Chciałem... Największe... No nie, kurczę. Nie. Nie uda nam się tego zrobić, no szkoda. Przecież nie mogę mu pomagać wbrew... A, gdy zostanę... Aha, dobra. Okej, wiem. Wiem już. Ja zostałem tylko tym. Jestem magiem właśnie, a powinienem być strażnikiem właśnie. Ja zapomniałem, że to tylko jak się strażnikiem jest, można porozmawiać z André. To teraz będzie troszkę problem, wiecie? Z tą misją. Dobra, do tej misji jeszcze będziemy kontynuować, będziemy miał misję dopiero pewnie w drugim rozdziale, ale kto wie. Właściwie może być gotowy. To teraz zróbmy może sobie... O, niedobrze. Po prostu trzeba odczekać. To zróbmy sobie może do Alrika pójdziemy, tylko nie wiem, on jest jak za bardzo, w którym miejscu tak konkretnie. Ale on chyba jest tutaj gdzieś koło. Tu powinna być arena gdzieś. Bo nie wiem, czy z tej strony, czy z tej strony właśnie. Chyba z tej strony mi się tak wydaje, tylko... chyba tak, ale nie jestem pewny do końca. Tu jest obywatel, to też nie. Tam jest jakieś przejście? Czy coś takiego? Jest tu przejście, czy nie ma? O, mam Alrika, dobra. Nie wiem, czy mam z nim walczyć, czy jak. Tak, miecz Alrika. Czekajcie. To sobie zrobimy pewnie w kolejnym odcinku tą misję. Kurczę, bym teraz sobie zerknął, ile jeszcze nam zostało do drugiego rozdziału, ale chyba troszkę nam jeszcze... zostało. Oj, tych misji to mamy... Oj, tych misji jest, powiem wam szczerze... bez tego, jakbyśmy robili bez tego dodatku właśnie, bez tego Jarkendaru, to by było troszkę mniej tych misji, ale w tym Jarkendarze pewnie jest na pewno z... tak minimalnie, nie wiem, nie chcę was oczekiwać, ale z 50 misji na pewno jest. U bandytów pewnie jest 20.
U magów jest z... też około 20 pewnie. U bandytów... nie, u magów to troszkę... u tych magów wody jest troszkę mniej może. Te konkretnie może z 5, 10, 5, 6 może. Z kilka na pewno misji jest. U bandytów na pewno jest też około 20. No na pewno około 20 jest. No na pewno około 50-60 misji jest na pewno w tym miejscu. W ogóle w całej grze jest pewnie około 200 misji albo więcej nawet. No ale cóż. Co tu robi? To mój dom! To mój dom! A jeśli pytasz co robię przez cały dzień, to ci powiem. Organizuję walki. Wow! Wow! Fajnie! Ty organizujesz walki? Codziennie! Nie, moja mama! Od południa do wieczora. Ale się dowcipny kurde bezi jesteś. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu. A jak? Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych huków, ani kusz, i żadnej, magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. Zrozumiałeś? No. Z narożnika, ten odpada. Więc jeśli się wycofasz, ja wygrywam. Stawka wynosi 50 złotych monet. Jeśli wygrasz, zabierasz 100. Jeśli nie, no cóż, wtedy twoje pieniądze znikają. Oszczy kurde, zrozumiałeś? Ty. Jasne. Ty lichwiarzu! Mieszkasz za tym magazynem? To tylko chwilowe. Kiedy będziesz miał tyle złota co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej. A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. Ha, ha. Więc staram się znowu zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. Swój miecz. Dobra. Walczę tylko... walka ma jakiś sens tylko wtedy, kiedy jest dość widzów obstawiających zakład. Jest jeszcze za... to ja nie muszę walczyć z tobą, tylko... ale zaraz... ja nie muszę robić tego. Miecz? Wymieniłem go z handlarzem na... facet nazywa się Jora. Pochodnie i trochę żarcia, które dał mi w zamian, dawno już zużyłem. Raczej nie odda mi go za darmo. No nie. To stary miecz. Nie będzie za niego dużo chciał. Pomyśl o tych pieniądzach jako o dodatkowej stawce. No dobra, okej, okay, ale no, a czekajcie, mamy to zadanie czy nie? Nie mamy? Serio? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Masz jakiś udomek? Z wielmożnego lorda Hagena. Ogłasza się, co następuje. Gdzie jakiś masz domek? Ach ty kurde. Dla własnego bezpieczeństwa. Aha, ja muszę... powinni unikać lasu. Okej, czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzę jeszcze. Co więcej, zabrania się wszelkich kontaktów. No dobra. Ze zbuntowanymi. Dobra, okej, okay, ale czekajcie, kupieckie złoto zrobiłem, okej, okay, dobra. Aha, jak się zrobiło to zadanie, to nic nie zapłacę za ten mieczyk. Dobra, fajnie. Kurczę, może się przyśpijmy teraz. Fuck, serio. Jest jakieś łóżko, czy coś takiego? Nie ma łóżka, serio. Ajajaj. Dobra, idźmy stąd sobie. Bo tu i tak nic nie zobaczymy, nic nie ma to za bardzo, tak? Czekajcie, tutaj może się prześpię, czy coś takiego. O, tutaj właśnie, o, w tym miejscu, o, w tym, właśnie, o, w tym. Jeszcze śpią? Co wy to robita? Kurde, panie. Zamiast, kurde, sprzedawać te mapy, to, kurde, śpita, kurde, do dnia, do godziny, nie wiem, 9, 8. Znaczy, to już jest, 12. W grze oczywiście. O, jest, dobra, mamy go. Szybko się kurczę obudził. Ej, nie pal za tyle, bo jeszcze dostaniecie i co będzie. Chcę to. Masz Mam! Proszę bardzo. Mamy, no. Zakłady, jesteś gotowy. No ho. No to. Wreszcie. Pokaż mu! Tak trzymaj! O ty kurde, synek! Pokaż mu! Uderz go! Dalej! No! Dalej!
go! Ty skur... czy bąku jeden. Daj z siebie wszystko! Wow! Pokaż mu! Ty, synek! Daj z siebie o, ty wszystko! Nie! Daj z siebie wszystko! Ale ładnie robię to! O ty kurde, synek! Aj, sajaj! Masz nic nie kraść! No ty skurczy byku! Dobra, mam nadzieję... Mam nadzieję, że nic mi nie zajumał. Co ten zlezi... Co on to robi, to głowo? Jakby był w tym. Jakie to śmieszne. Strażnicy strzegący bram. To była dobra i jeszcze jedno. Nikt nie rozmawia. Straż pakuje za kratki każdego, kto się tu zje... What the fuck? Co jest do... Aha, dobra, okej, fajnie. Nie wiem, o co ci chodzi, ale okej. Nie wiem, co to miało być, ale... Mniejsza z tym. Czekajcie, jeszcze raz sobie zawalczymy z nim, tylko musimy jakoś teraz lepiej... Lepiej, kurczę. Chcesz... Oj, zapomniałem. Nie. No to je... Czekajcie, sobie wezmę tą pikę, bo ja wspomniałem o niej na totalnie. Czekajcie, gdzie jest ta pika? Tu mam, dobra, okej. A czekajcie, mam jakiś lepszy mieczyk? Nie mam, kurka. Chcę. O, ty myślałem, że nie... Strażnicy strzegący bram. Pokaż mu! Dobra, daj z siebie wszystko! Trzymaj. Daj z siebie wszystko! Trzymaj. Uderz go! Dalej! Daj z siebie wszystko! Jak pięknie! Daj z siebie wszystko! Nieźle. Jest! Udało się! Yeah! Fajnie! Jest! Co, obywatelu? Nic nie... Ej! Weź mnie tu, nie pal! Dobra, na twarz! Bożeś mnie... Wybrudził tylko tym dymem, ziomuś. Czekajcie, sobie tak zrobimy. Tak sobie zrobimy. O, mój łeb. A, mój łeb. O, oto twoje sto... A jak? A dlaczego nie mogę? Ej no. Chwila. Czy możesz? Jasne. Wysz... Nie, nie chcę tego za bardzo. Co wiesz? Nie mam wiele prości ludzi, ale jest ich... Ej, ale dlaczego nie mogę twojego kurczę bladze... Słuchajcie, mieszkańcy Kolonis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena. Ej, no co jest? Się, co następuje? Kurde, dlaczego żeś mi nie dał tego zadania, frajerze? W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu. Każdy jego mieszkaniec ma obowiązek kurde, przygotować się do walki tak, jak pozwala mu na to jego stan majątkowy. No co jest? Dotyczy czekajcie, może pójdźmy do tej Jory, jak on tak mówił. Czy do Jory, mniejsza z tym, jak się tam nazywa. Alvin, wiewiórki. Znowu Alvin występuje w tej grze. Tak samo jak w Wiedźminie jedynce. Wiecie, ten malutki. Ten Abigail był właśnie często przesiadywał. Znaczy, no, przesiadywał właśnie tam w domku jej właśnie, później był z Szani chyba też był. Szkoda, że nie występowała właśnie w tej części, w dwójce ta Szani, Wezemir właśnie, co tam jeszcze. Na pewno występował w tej części Jaskier, Zoltek. I Triss. No i oczywiście Geralt, tak wiecie. Czekajcie, gdzie jest ta Jora? Tu. Czy nie? To nie jest on? Ej, ty. Jesteś... Ej, ty. Jesteś skazańcem... Ej! Co za... Co jest? Uciekaj sto! What the fuck? Co jest ze swojego pana? Ty frajerzy. No nie. Zawsze to powtarzałam. Kurde. Dlaczego znowu ja nie mogę? Jak ja tego... Kurde, co ja zrobię mnie tak, że znowu mnie będą gonić? To bardzo ajajaj. Dobra. Tego nie widziała.
No dobra, kurczę. Jak nie chcesz mi pomagać, znaczy jak nie chcesz mi dać jego miecza, to nie, jeju. Problem mają, kurczę. No nie zrobię znowu tych misji, co chciałem. Ej. Ujoj, myślałem, że spadłem czy coś. Chłopie, ten świr... O kim ty mówisz? Nie właśnie. Słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? O tym wariacie Felanie, codziennie zabiera cały czas tłukło, całą noc, cały dzień. Mogę się zająć Felanem. Chcesz mi pomóc? A jaki masz w tym interes? Ty mi to powiedz. A, o to chodzi. Dobra, jeśli przestanie walić tym młotkiem, to zapłacę ci 25 sztuk złota. Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To świr. Dotrze do niego tylko wtedy, jak mu zdrowo przyłożysz. A jak? A, dobra. Zobacz. Zastanów. Okej. Okay. Czy to twoje owce? Gdzie on jest ten? Ten Felan. Szalony Felan. Widzę, że kogoś ćwiartował. Chodź tu, Felanie, ty. Jak za daleko? What the fuck? Nie mów. Możesz? Nie. To przecież wiadomo od dawna. Dam ci... O, to bardzo hojnie z twojej... No, wiesz. No popatrz, już mi... Po prostu przestań... Teraz każdy już... Przestań. No nie, teraz to przesadziłeś, ziomuś. Pożałujesz tego. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. O ty frajerze. Ale dostał już. O ty jak pokonałem go. O kurka. No nieźle. A zajumam mu młotek. A co tam. Zapiszmy sobie grę przede wszystkim. Jak go pokonałem, frajera. Dobrze. Chociaż może jedną misję zrobię tutaj. Kurde, kolejno pod rząd, bo jak widzieliście, nie udało nam się zrobić tego miecz Alrika, niestety. Było wiadomo od dawna. Kurde, nie wiem co jest, czy gra się zbugowała znowu, czy co? Kurczę, nie wiem. Sam by na to nie wpadł. Nie próbuj tego ponownie. Dobrze. Hej, ty. Hej, no ty. Dobrze. Przystań. Nie, proszę. Nie, proszę, nie bij mnie, tak jak wrzut, kurde. Hej kolego, jesteś chyba nowy? Taki sam jest, kurde, jak wrzut po prostu. Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem. W końcu, zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? O, dzięki. Dam ci 30 sztuk złota. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję, panie Alwinie. Do zobaczenia. Albo do widzenia, panie Alwinie. Albo... nie wiem. Czekajcie, teraz mamy... Aha, okej, okay, dobra. To idziemy teraz do pana rybaka. Rybak. Rybak Farim. Okej. Okay. Naprawdę w to wierzysz? Tak, wierzę w to. Wierzę w twoją miłość. Znaczy inaczej to się śpiewa, tego. Piosenka akcenta właśnie. Najbardziej mi się podoba jego piosenka przez twoje oczy zielone, albo ostatni klaps, czy jakoś tak właśnie. Powiem, że teraz każdy go słucha. Bardzo. No to fajne piosenki, albo na przykład łobuzy. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak pieniądz, czy jakoś tak właśnie. Też to może być ta piosenka, nie jest zła. Felan, oj Farim znaczy, jeju. Jesteś... Jak na to, może po prostu zostać? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? No rozumiem. Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. No niestety. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Przecież idzie to leży ryba, mógłby się wziąć. What the fuck? Ta logika w tej grze to nie rozbraja też.
Może będę mógł... Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś. Sami paladyni raczej nie kupią ode... Zobaczę, co zaś... Kurde, idioto! Przecież leży ryba, kurde, dwie ryby leżą! Jaki łeb! A tu masz... Otwiera... O, otwierano muszle mam, ale fajnie. Masz, idioto, dwie ryby, weź je, kurka wodna. Ale ta logika jest po prostu... fajna ta logika w tej grze, bardzo. Bardzo mi się podoba ta logika, ale cóż. Nie nasz problem, że ten gościu nie chce nic ode mnie. No czy... nie ma ryb, znaczy, jego problem, co nie, a nie mój. Nie mam czasu na takie rzeczy. Ja tam mam jakiś posiłek, wiecie, w ekwipunku swoim, ale też mało już go mam powoli. Powoli mi się kończy. Prowiant, czy jakoś jak można powiedzieć, coś w tym deseń. Ale cóż, pójdźmy do tego Martina, on nam pomoże może, ale kto wie. Co tam czytasz, Martinie? Pewnie list od... Co to za miejsce? Hagena. Jesteś w magazynie. Wow. Nie możesz mi sprzedać czegoś. Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie... Często się zdarza. Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że... Rozumiem. Dobra. Okej. Rybak Farim ma problemy ze strażą miejską. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje twojej ochrony. Z chęcią odda ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o ryby. Jak powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. No, okej. Zajmę się tym. Dobra, fajnie, okej. Okej, zapiszmy sobie grę. I co, lecimy. Co nie do tego rybaka. Powiedzieć mu, co się... stało, wiii. Myślałem, że padł. Trochę mi się życia odejmą, ale jednak nie. Aha, jeszcze chcę dodać, ale to będzie chyba... Przepraszam. Ale to będzie chyba jeszcze będę mówił wam. Gucika trójkę będę nagrywał właśnie z modyfikacją content mod, czy to jakiś jest... No, będą zmiany właśnie w grafice też. I co jeszcze? W grafice na pewno będą zmiany, w misje będą jeszcze dodane jakieś tam. Co tam jeszcze jest? Nie pamiętam już za bardzo. Ale to sobie zobaczycie jeszcze w swoim czasie. Będę wam to wspominał. Często właśnie i... Wiem już, jak rozwiązać swoje problemy. No, będę wam mówił. Się w słuch? Martin, kwatermistrz paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety, nie ten dziwny, błękitny kamień znalazłem... Nie dobra, sądzę, dobra, dobra, dobra. Martw, ale ktoś taki jak ty na pewno... Dobra. William. Zgadza się, nie powinien... No, okej. Okay. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. Kilka dni temu to ja skończyłem Wiedźmina, kurde. Może... Niemożliwe! Aha. A co to? William, chyba kręcił jakieś lewe interesy. Sądzę, że sprzed... tam. Jestem pewien, że prędzej czy później wróci... Nie sądzę. Zbyt długo. Boję się, że któregoś dnia Oj, tam nie marudź. Nie wiem, kim są, ani... Wiem tylko gdzieś... Widziałem go tam tylko raz i... Gdzie się... Po przeciwnej stronie przystani na północy można się tam dostać. W zatoce znajduje się plaża, na której... Aha. Chyba usłyszałem. Nie przejmuj się tym. No dobra, okej. Okay. Dobra, dzięki ziomuś troszkę za informację. Aha, to już mamy to zrobione. Znaczy, mamy już to zadanie zaaktualizowane, czy jakoś jak można powiedzieć. No okej, okay, to idziemy teraz do... Czekajcie, co by tu jeszcze zrobić dzisiaj w tym odcinku? No nie wiem, Joe, to misję mamy już tak jakby zaktualizowano te Joe. Dalej mamy, aha, łuk Bospera. To chyba na razie nie będziemy robić, znaczy, kurde, chcę zapisać, nie, zapisz właśnie. Chyba zapiszemy sobie grę. A kolejna misja to jaka jest? Aha, już mamy zadania w gildii złodziei. No okej. Okay. To nie wiem, zobaczymy jeszcze jak tam będzie. No dobra, tylko gdzie jest ten...
Aha, dobra, okej. No dobra, no przesuń się, kurde. A czekajcie, mamy tą misję w ogóle? Łuk Bospera, aha, mamy to. Okej, dobra. Aha, ja wiem chyba, gdzie to jest. A bara, a wiem już. To jest tam, gdzie są te... Gildia Złodziei właśnie, Królówka Złodziei tam jest ta. Takim szefem jest ta, Cassia i ktoś tam jeszcze. Chyba. Chyba Cassia, ale nie wiem, nie jestem pewny, wiecie? Tak, Cassia i tam jest jeszcze ten... Nie wiem, kto tam jeszcze jest, tak, w tej... tej gildii. Nie wiem, musiał sobie zobaczyć, co, kto tu jeszcze w ogóle jest. Myśli, że to takie łatwe. Aha. Nie wiem, kto tam jest tak za bardzo tym jeszcze... Kto tam jeszcze w tej gildii jest. Wiem, że na pewno jest Cassia i jeszcze jakiś tam dwóch facetów czy trzech chyba. Coś takiego, nie pamiętam za bardzo. Wow, wow, gdzieś pierun pierdzielną gdzieś tutaj. Niedaleko. Znaczy w grze przede wszystkim, a nie... O Lares, ty stary wariacie. Znaczy, no... Ach, ten Lares. Lares będzie, pamiętam, on będzie chyba... Nie wiem, czy on będzie kurczeł w trójce. W Nordmarze chyba będzie, ale nie jestem pewny do końca tego. Co do tego. Czekajcie, tutaj? Tak jest, tutaj. Dobra, mamy. Widzicie, jaka jestem... Jak ja jestem spostrzegawczy. Wszystko wiem, kurczę. No ale też nie do końca wszystko. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Co? To jest. Czekajcie, to nie jest te drzwi, co... Nie gadaj, że to nie są te drzwi, co trzeba. Lol. Ale to chyba to jest to, mi się tak wydaje. Ej no. Bo tam żadnych chyba nie ma drzwi, co nie tam dalej. Tam dalej ten siedzi, skip, pirat. No kurczę. Mi się wydaje, że to tutaj jest, ale... No kurczę, nie zrobimy tego jednak, tego zadania znowu. Bo tutaj takiego czegoś nie ma za bardzo. A czekajcie, a inaczej chyba tam się nie da dojść do tego czegoś, do tego miejsca. Chyba się nie da inaczej dojść, tylko trzeba... No nie da się inaczej tam dojść, trzeba tymi drzwiami. Bo żadnej tam... tunelu nie ma do tego miejsca. No nie wiem, kurczę, jak to... what the fuck? Co jest? Dlaczego ja padłem? Jak... No nie... Na koniec odcinka prawie padłem, serio. Kurczę, serio. Czekajcie, wykonałem. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.